Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izak, a przed nami kolejny odcinek z Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grające w świecie Counter-Strike'a. Ten odcinek to numer 1, 2, 3, 123 już odcinek Overwatcha. Ja was oczywiście serdecznie witam, od razu sobie polecimy, niech się gierka wczytuje. Taka niespodzianka w ten poniedziałkowy wieczór, popołudnie właściwie bardziej, może macie taką specjalną niespodziankę ode mnie, żebyście sobie takiego Overwatcha mogli obejrzeć. No i polecimy. Na mapie Demiraż już 3 do 3, pan podejrzany ma 8 do 3 statystyki, także to będzie pierwsze demko na dziś. Zobaczymy sobie, jak sobie ten pan poradzi. Widzę, że Delta już taki troszeczkę zestresowany na środku. Jakby to on nie był pierwszy raz, kiedy tam pan podejrzany był. A zatem zobaczymy. Ja już, słuchajcie, wróciłem po tych wszystkich wyjazdach, tak jak mówiłem ostatnio na odcinku z Fortnite, ale może nie każdy oglądał, bo to jest CS, a tam był Fortnite, więc wracam do was, moi drodzy, już do nagrywania takiego normalnego, bo miesiąc czerwiec to był dla mnie chyba najbardziej intensywny miesiąc mojego życia z wieloma wyjazdami, byłem z dala od domu, nie miałem czasu kompletnie nagrywać, teraz w końcu już jestem razem z wami i mogę to też z wami spotykać na YouTubie i na Twitchu, więc jak ktoś, to zapraszam zresztą na Twitcha na streamy, bo dzisiaj chociażby stream będzie już teraz normalnie, streamy pewnie codziennie od 19 mniej więcej, albo wcześniej, jak się uda, to będą, także zapraszam na Twitcha, twitch.tv/izako. Oczywiście to chyba każdy powinien znać tego linka, żeby sobie na streamy wpaść. Mam nadzieję, że będziecie też na te streamy wpadać. Trochę CS-a też na pewno planuję, a tymczasem, no zobaczmy, bo zwykły strzał pana podejrzanego. Teraz troszkę się zagubił, zdaje się, no ale wie dokładnie, gdzie jest rywal. W biegu tego nozuma strzelił, nie? Ten nozum był trafiony idealnie w biegu. I tak strasznie macha tym celownikiem, tak dziwnie się porusza, nie? Tak dziwnie się porusza. Strasznie lata. No. No ten strzał był taki dość szybki, wam powiem, i to jeszcze przez ścianę. Ale nie, tutaj na pewno jest takich trochę podejrzanych akcji. Przede wszystkim on biega. Strasznie nienaturalnie tak się porusza, no ale może ma jakieś ADHD. No zobaczymy. Zobaczymy, co jeszcze pokażę. Mhm. No spoko. Ja to w ogóle, widzicie, jak byłem w tych gwiazdach, nawet nie ogarnąłem wcześniej, że te skrzynki się pozmieniały tutaj na Mirażu. Pamiętam, że były update'y, że były zmiany na Mirażu, ale jeszcze sam tego na serwerze nie byłem w stanie doświadczyć. Także takie ciekawości. No to tak, tu wie dokładnie, gdzie jest rywal, więc to spoko, ale to i tak on ma taki nienaturalny movement, nie? To ciężko jeszcze na razie może do końca reportować, ale mam nadzieję, że kolejne akcje jeszcze zobaczymy, takie, które nam rozwieją wątpliwości. Oczywiście przypominam też o łapkę w górę, jak ktoś zapomniał na przykład, żeby pod filmem dać, jak lubicie serię z Overwatcha, to może taka łapka w górę tutaj by się przydała. No zobaczmy. Tam cały zespół CT na bombsite A już jest właściwie. To zobaczymy, jak sobie ten pan z tym poradzi, bo to ciekawe. No ten strzał bardzo celny. No tutaj te fragi wpadają same właściwie. Ale jak szybko ucieka przed kolejnym, nie? To było takie dość dziwne, bym powiedział. No, uciekają jednak? Nie, ten chce koniecznie go fraga dorwać. A jednak na bombsite A pójdą. A to wir już uciekł. To na spokojnie można wejść. Czekaj, czy pod balkonem sprawdzi tą pozycję, bo on tam pod balkonem był wcześniej. Nie, no sprawdził ładnie pozycję. No to dziwne, że go w ogóle odraz nie spodziewał jakby, nie? Odwróci się w ogóle od tej pozycji, on ma takie timingi naprawdę dobre, nie? Takie za dobre ma te timingi, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o to jego wychylanie i tak się zachowuje. No zobaczymy. Nie wiem, jak wy myślicie przy tym pierwszym. Ale ten gość mi się bardzo nie podoba. Przyznam szczerze.
No, tutaj zobaczcie, poleciał nade, nie? Gościu uciekał w bombset, a ten się odwrócił jeszcze do respa w tej sytuacji. To było dość nienaturalne, bym powiedział. Ej, celował idealnie w gościa. I tu w końcu dał się zabić po tym flaszyku. Dobry flaszyk poleciał. No, zobaczmy. Jak tu się jeszcze zachowa. No, ale nie wychylił się dalej. Na prawą stronę okna. No te timingi są takie... takie strasznie dziwne. On też się kryje z tym wszystkim, nie wychyla tak idealnie pod przeciwnika, nie? To nie jest takie oczywiste w tego przypadku. Ale jednak ja się chyba skłaniam ku temu, żeby go zreportować, wiecie? No, i ten Mołotow. No i Facebooka nie wyłączyłem do nagrywek. Ja pierniczę, przepraszam was najmocniej. Wybaczcie. Czy on to... on nie mógł wiedzieć, że to jest dwóch graczy, bo ten się w ogóle nie pokazywał, nie? I zobaczcie, jak on się zachowuje. Dla mnie to jest haksior, nie? Dla mnie to jest haksior. Wyłączę tego face'a, wybaczcie. Zapomniałem. Patrzyłem sobie na YouTubie, znaczy na YouTubie, na Steamie, patrzyłem sobie na różne nowe gierki, w które moglibyśmy z Lechem razem grać, albo sobie ponagrywać coś, albo z Rojem, bo szukamy jakichś fajnych gierek. Jak macie jakieś polecane, jak macie jakieś gierki, w które byście chcieli, jak gram, razem z Lechem, albo z Rojem, albo solo, to piszcie w komentarzach też przy okazji, nie? Bo może macie jakieś takie fajne gierki, które ja ominąłem, czy coś, czy jakieś takie, które byście obejrzeli na YouTubie, czy na Twitchu. Ja się skłaniam ku temu, żeby tego gościa zreportować, wiecie? Bo te jego zachowania są strasznie dziwne tutaj jednak. I to jak on się wychyla, to jest takie nienaturalne, wiecie, mam takie... To jest takie przeczucie, nie? To jest takie przeczucie, że coś tu jest nie tak i dlatego się skłaniam ku temu, żeby go zreportować jednak. No zobaczymy sobie, było chyba 3-3, jak zaczynałem tego Overwatcha, więc to chyba zdaje się ostatnia runda. Zobaczmy. Czy to na pewno ostatnia runda? Może tak. Tak mi się wydaje. Ale ten cały czas pilnuje tego okna, nie? Znaczy, no dobrze, bo sniper tak powinien pilnować okna. Nie udało się wskoczyć. Ale teraz się od tego okna odwrócił. Nie, to jest... No nie podoba mi się ten gość, nie? A teraz wie, gdzie jest przeciwnik, dostał info, że pod balkonem. No to był taki normalny frak akurat, ale też bardzo często trafia, nie? Z tej snajperki. Szkoda, że tutaj nie ma accuracy statystyki. Nie wiem, czemu tak patrzy w kosmos. Trafił! No trafił tego emu. No wiecie, takie strzały się zdarzają, ale... Ale biorąc pod uwagę ilość takich podejrzanych jego zachowań w tym meczu, to mi się to nie podoba w ogóle, nie? Podło. Ale patrzcie, cały czas się boi tej ninja, nie? Zobaczcie, jak wycofał, nie? Był już na blisko, nie? Gość uciekł, a ten cały czas pilnuje sobie tej pozycji. Zobaczcie, cały czas pilnuje sobie tej pozycji. Cały czas pilnuje bombsite'u. Oczywiście, no to niesprawdzona miejscówka, ale jednak to było bardzo dziwne. Się zirytował. I nie wiem, czemu po tym pierwszym strzale strzela znowu w to samo miejsce. A nie wiem, dlaczego tak robił. Ale to akurat już o takie zwykłe rzeczy. No nie, to demko, słuchajcie, jest za dużo takich podejrzanych akcji. To się składa w całość, nie? Taka jedna runda to za mało, czy nawet dwie, ale jak się zbierze wszystkie 8 rund i w każdej z tych rund było coś takiego nie tak, prawda? W każdej z tych rund było coś takiego, co mi nie pasowało. No to jeszcze kolejny taki nozum, wydaje się, że w biegu. No i teraz chyba będzie ostatnia runda. Tam wcześniej źle policzyłem. Ale właśnie, ale w każdej z tych rund było coś, co mi nie grało, prawda? I to mi się strasznie podoba. W ogóle grają na 4 snajperki terroryści, nie? No. I
Na noże podchodzi tutaj na te skrzynki. Jeszcze nie ma, ma problem, żeby wskoczyć, słuchajcie, na taką pozycję, no ja nie wiem, o co tu chodzi. No już się szykował, żeby tam się wychylić, nie? I tu widzi strzały. Ale cię wychyla tak idealnie. No, dla mnie, słuchajcie, ja bym sobie tutaj wrzucił i to, i to. Ja bym sobie tu wrzucił i to, i to. Zresztą widzieliście, jaki miał gościu movement, nie? On w ogóle miał problemy, żeby wskoczyć nawet na skrzynkę. I to parę razy. A zachował się w ten sposób. Dla mnie, słuchajcie, to jest oczywisty cheater i myślę, że trzeba to zreportować. Ja myślę, że to się większość z was ze mną zgodzi, absolutnie. Także nie było z tym żadnego problemu. Pobieramy sobie kolejny dowód, lecimy z jeszcze jednym demkiem. No to demko nawet długie było w sumie, bo trwało to demo ile? 9 minut? 10 właściwie minut trwało to demko, także długie demko, ale też dużo sytuacji, które można było ocenić. Także myślę, że to słuszna decyzja, słuszny werdykt w tej sytuacji, żeby gościa zreportować. No i lecimy z jeszcze jednym demkiem. W sumie widzicie, mimo że mam internet 1000 megabitów, to jednak pobiera się dość długo to demo, które zajmuje, nie wiem, ile jest, 15 mega, 20. No ale dobra, lecimy, moi drodzy. Lecimy z kolejnym nadzorem. No, ostatnio jak było Overwatch, to dostałem później punkty doświadczenia za złapanie cheaterów, także spoko. O, będzie Inferno, to fajny dzisiaj odcinek, bo różnorodny. Są takie niestandardowe mapki, ale to zawsze lubię. Nie wiem, czy mam teraz... O, dobra. Czy mam właściwie ten kursor tutaj? Dobra, wyłożymy sobie go poza monitor, żeby nie przeszkadzał. I zobaczymy. A nie wiem, czemu zawsze ci cheaterzy to zawsze lubią sobie pograć ze snajperkami, nie? To akurat ze scoutem, no ale zobaczymy. Nie ma HP na razie, może się później odbuguje to, bo klikam escape, ale nie działa. Także tak to jest z tym Overwatchem, że jest często zbugowany i to już jest od lat właściwie tak samo. Nie wiem, czemu tego jeszcze nie naprawiają. No, namierzał przeciwnika. No to nie była jakaś fenomenalna akcja. Na razie podejrzany ma 8 fragów, 2 asysty, 6 śmierci. I znowu ze scoutem. No zobaczymy, co w tym razie z tym scoutem robi. Czy będzie w stanie kogoś ukąsić. To zbiera kurczaki, tak? No spoko. No to bym emu już trafił ze scouta w głowę. No i zobaczmy. Jak się ustawił. No to taka dość ryzykowna pozycja, nie? Ktoś może wyjść mu chyba z tej pozycji tak na spokojnie. No i strzał w głowę. Oho. No to już się wychylał, szukając headshota. No ale z tego scouta ładnie teraz głowę strzelił, chociaż to też jeszcze... To nie było nic takiego. Może gość robi jakiś scout challenge i tylko ze scoutem będzie grał, bo znowu scouta sobie kupuje. Mimo, że miał pieniądze, ale woli grać ze scoutem, bo czemu nie? Zobaczymy, co jeszcze nam ten pan pokaże. No tu widzę, że z Emu mają jakiś pojedynek na scouty chyba. Gość na razie czeka, aż Emu padnie, żeby później dopiero wychylić. No i zobaczmy. I znowu to samo. Ta sama pozycja. Być może faktycznie ktoś biegnie, tutaj łatwo strzelić headshota. Teraz nie wiem, co celował, ale spoko. No na razie się nic nie dzieje takiego na tym bananie w tej rundzie. Po tej pierwszej rundzie no ciężko go reportować za takie no ładne strzały headshoty, to absolutnie. No są ludzie, którzy ze scoutem naprawdę potrafią grać magicznie. I to już też w swojej CS-owej karierze widziałem nieraz. No wiadomo, jak ktoś strzela dwie głowy ze scouta w jednej rundzie, no to może faktycznie od razu taki gracz leci z przyciskiem reportuj. Słyszał tupnięcie po lewej stronie, nie? No proszę, dać się zabić. No dla mnie ten gościu nie jest cheaterem. Być może po tej rundzie właśnie, gdzie strzelił te dwa headshoty, teraz go zreportowali. On ktoś do niego teraz strzelił jeszcze. Ale szanuję, że nawet się nie spojrzał kto, to tylko po prostu biegnie dalej. Żeby poszukać tej możliwości strzelania głowy. No i znowu Emu na bananie, ten też ze scouta. No to banan jest broniony przez dwóch zawodników ze scouta, być może to jest kumple. No, no proszę.
tak już był ten strzał taki pierwszy podejrzany, co, ale... No ten headshot to łatwe raczej do strzelania. Ale fajna miejscówka w ogóle, tutaj. No cóż, no musiał zginąć ewidentnie. Nie no, chyba tutaj nie będziemy tego typa reportować. Ten headshot łatwo trafiony, dobra pozycja, w sumie gościu wszedł mu potrawnik, zatrzymał się. To nie było nic trudnego, żeby takiego headshota strzelić. Tak naprawdę. Znowu ta sama miejscówka. No ma tu swoje pozycje zajęte na badanie. Oddany strzał. No i cały czas skaucik. To jest jakiś ewidentny, to jest jakiś scout challenge. Ale parę fragów zdobył. Jeżeli tylko ze skauta zdobył fragi, to szanuję. A tu chciał headshota strzelić, widzicie. To się nie udało. Gdyby strzał w ciało, to pewnie już miałby fraga. No ale też nie wiedział, że rywal jest dobity. O Jezus. No, teraz się nie udało. No ale próbuję. Cały czas próbuję z tym scoutem. No to, widzicie, tutaj raczej... Znaczy być może, oprócz tego, że dostał... Że mógł dostać reporta za te headshoty ze scouta, to może dostał za griffing tego reporta po prostu. Bo grał tylko ze scoutem. No ale za to i tak chyba... No ja bym go nie reportował za to, że gra ze samym scoutem, no przecież to jest CSGO. No wiadomo, są te podstawowe bronie, jest taka czwórka WP, tak? Plus pistolety. No ale każdy może mieć swoją ulubioną broń, to nie jest żadne trollowanie, no jak lubi grać ze scoutem, niech się gra ze scoutem, no. Naprawdę jest taka, że i tak ma dwa razy więcej fragów niż drugi w tabeli emu. Także... Bez spoko, nie? Co prawda przegrywają 3-8. Pojedynek na scouty. Nie no, widzicie, te rundy się kończą szybko w jego przypadku. Już kolejna taka runda, gdzie zginął bardzo łatwo, szybko. Ale na scouta znowu mam pieniądze, widać, że tam kłótnie w zespole, foka obity do 25 HP. Chyba dostał z digla w głowę. Także tutaj chyba zawodnicy te... No właśnie. No, próbuję sobie skoczyć. No, spoko, nie? Spoko. To demko zupełnie inne niż to pierwsze. Nie, no tego chyba gościa nie może reportować. No, tam jakieś kłótnie w zespole. Być może ktoś tam się obraził, właśnie zreportował za griffing tego zawodnika, ale nie sądzę, żeby tutaj... Żeby to były cheaty, nic nie widzę takiego. No ma te swoje pozycje na banane, które cały czas zajmuje. Musiał zobaczyć, jak właśnie ktoś w końcu podbiega mu pod celownik, żeby mógł się podejrzany wykazać, nie? No ładny headshot teraz, ładny headshot siadł panu podejrzanemu. Jeszcze jeden? No znowu trafił skubany. No te headziki ze scouta ładne, no ale to są takie dwie rundy, no widzicie, no to takie rzeczy, można strzelać, no można takie headshoty strzelać, tak naprawdę, no. Ładnie to porobił, mając 19 HP. Jeszcze go teammate zabił i teoretycznie to wygrają w dodatku, nie? Wygrali tę rundę. Nie, dobra, to są, słuchajcie, niewystarczające dowody, absolutnie nie można go za to zreportować. No i cóż, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę w tym kolejnym odcinku Overwatcha, 123 odcinek już Overwatcha za nami. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję, na streamie albo w kolejnych odcinkach u mnie na YouTubie, bo teraz postaram się codziennie wrzucać wam odcinki. Mam w planach też jakieś różne gierki, żeby sobie troszeczkę urozmaicić kanał, nagrywki, żebyście się też mogli w wakacje dobrze bawić razem ze mną. A tymczasem trzymajcie się ciepło i cześć, cześć!